Dzień dobry, jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dziś odcinek z gatunku specjalnych i bardzo praktycznych. Mianowicie, tak jak do tej pory, bardzo często opowiadałam Wam o różnych meandrach komunikacji związanych z treścią, czyli tym, jak używać określonych słów, jakie one mają znaczenia, czy też w jaki sposób lepiej przekazywać swoje myśli. O tyle dziś chcę Wam powiedzieć o formie wypowiedzi, o tym, jak zrobić, żeby nie tylko to, co mówimy, było interesujące i ciekawe, ale także, żeby to, jak mówimy, było dla naszego słuchacza intrygujące. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie dykcji. Dykcja to taka nauka, która zajmuje się dokładną, wyrazistą i precyzyjną wymową poszczególnych głosek danego języka, poszczególnych dźwięków mowy. My oczywiście zajmiemy się językiem polskim. Nie tylko dlatego, że on jest jednym z najtrudniejszych języków świata, ale dlatego, że pewnie tak dla Was, jak i dla mnie jest on językiem ojczystym, co wcale nie oznacza, że jest prostszy. Wystarczy, żebyście przypomnieli sobie, być może ze szkoły, być może natknęliście się kiedyś na to nawet w internecie, na różne wierszyki, łamańce językowe i zdania, czy też takie struktury, które bardzo trudno przeczytać i bardzo trudno wypowiedzieć. To jest, słuchajcie, najlepsze ćwiczenie na dykcję właśnie, bo powtarzanie tego typu struktur uelastycznia nam cały aparat mowy, powoduje, że język, wargi lepiej pracują, dzięki temu bardziej precyzyjnie wymawiamy wszystkie głoski. Po co nam to potrzebne? Otóż jest to potrzebne po to, bo nie tylko treść stanowi o jakości naszej wypowiedzi. Oczywiście ważne jest, aby zadbać o to, co mówimy, ale ważne jest także, żeby robić to najlepiej, jak się tylko da. Oczywiście ważna też jest intonacja, melodia, akcent, ale dykcja pełni tutaj kluczową rolę, bo niezależnie od tego, jak mądrymi słowami będziemy chcieli się posługiwać, jeśli nie wyartykułujemy ich poprawnie, niestety czar z naszego przemówienia pryśnie. Jak zatem ćwiczyć tę dykcję? Otóż wystarczy, że weźmiecie dowolny wierszyk czy dowolny łamaniec językowy typu chrząszcz brzmi w trzcinie, czy szczoteczka szczoteczce szczypiocze coś w teczce, a może coś trudniejszego typu koszt poczt w tczewie i zaczniecie to powtarzać bardzo wyraźnie i coraz szybciej, nawet znacznie szybciej niż mówicie na co dzień. W ten sposób wasz język się uelastyczni, wasz aparat artykulacyjny stanie się giętki, dokładnie tak jak mięśnie, kiedy na przykład ćwiczymy na siłowni. Jest to niezbędne do tego, aby dbać o wyrazistość wypowiedzi i o jej formę. To wszystko powoduje, że treść, która będzie piękna i będzie też treścią mądrą i będzie też treścią merytoryczną, będzie przekazana w taki sposób, że każdy będzie bardzo chętnie jej słuchał. W opisie do tego filmu znajdziecie kilka przykładowych zdań, które polecam do ćwiczeń dykcji. One nie są najłatwiejsze, natomiast gwarantuję Wam, że jeśli je przećwiczycie, zauważycie bardzo wyraźną różnicę w tym, jak mówiliście wcześniej, a jak mówicie teraz. To nie jest ostatni odcinek o dykcji, bo nauka to bardzo szeroka i będę ten temat jeszcze poruszać, ale to będzie w kolejnych odcinkach. Tymczasem zapraszam Was do subskrybowania kanału, pisania komentarzy i pytań, jeżeli macie taką potrzebę. Dziękuję.